Jesteśmy bezpośrednio po spotkaniu z widzami, po filmie Atak Paniki, a teraz już bez ataków paniki, tylko na spokojnie poproszę Cię o rekomendację. Jeden film z repertuaru Wiza Kinoletnie, który możesz polecić, bo już widziałeś, i może jeszcze jedną wskazówkę, gdzie będzie można Cię spotkać podczas seansu, do jakiej projekcji się dosiądziesz. Do jakiej projekcji się dosiądę filmu, oczywiście, którego nie widziałem jeszcze. Tak, jako że jestem wielkim fanem filmów pokazywanych tutaj we czwartki, tak? Dlatego, że uważam, że trzeba promować to, co jest nasze, co jest istotne, no to pewnie z przyjemnością bym zobaczył Ambasadę 23, a poleciłbym z pełną odpowiedzialnością i uważam, że to jest wielka frajda i wielka przyjemność zobaczyć Meryl Streep w roli boskiej Florence, bo to jest po prostu wulkan energii, wspaniała, naprawdę wspaniała, fantastyczna energia i jakby opowieść o niezwykłej postaci, tak, której ten świat w pewnym momencie się zawala, kiedy się okazuje, że ta jej boskość jest jednak pozorna mimo wszystko. Zgodzisz się, że fałszuje, ale jednak gra jak z nut, jak zawsze. Ale oczywiście, że tak. I na tym polega wielkość też w opowieściach o takich osobach i wielkość Meryl Streep, która zagrała tę rolę po prostu śpiewająco, absolutnie śpiewająco, mimo że bohaterka jej nie śpiewa. Na koniec poproszę Cię jeszcze o złożenie zamówienia do losu, bo jakoś tak często myślę o tym, że trzeba mówić o marzeniach głośno i wyraźnie. Gdybyś mógł złożyć zamówienie gdzieś tam na górze, rola wymarzona, co by to było? Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo nie mam takich marzeń. Kiedyś wiele lat temu spełniły się moje marzenia o zagraniu Gustawa Konrada i to na początku mojej drogi. Potem miałem taką rozmowę z jednym z wspaniałych reżyserów, których mi przyszło spotkać na mojej drodze, który powiedział, no i co teraz? Będzie pan marzył o Hamlecie, którego pan nie zagra i co? Potem jako zgorzkniały starzec będzie pan opowiadał o tym, jak to się nie przydarzyło, a jaki byłby pan świetny. Lepiej być człowiekiem otwartym na to, co mnie spotyka. Ja wolę poczekać na to albo sprowokować sytuację, w której przyjdzie do mnie coś nieoczekiwanego, coś kompletnie innego niż robiłem do tej pory. I to będzie ta wielka przygoda, z którą będę mógł się zmierzyć. I to będzie ta wielka wspaniała rola, której nie oczekiwałem, ale niespodzianka będzie jeszcze większa. Takie mam marzenia. Znaczy, ja mogę wypowiedzieć swoje marzenie, które zresztą powiedziałam głośno przy widzach festiwalu Wiza Kinoletnie. Bardzo bym chciała, żeby ktoś złożył Ci propozycję radiową. Żebyś raz w tygodniu miał audycję poświęconą kulturze, teatrowi, filmowi. Czy gdyby coś takiego się pojawiło, powiedziałbyś tak? To jest przemiła propozycja i bardzo bym się mocno nad tym zastanawiał, bo uwielbiam radio. A ja uwielbiam ten głos, głos, który po prostu ma, jak to się mówi, tak zwany klej w sobie. Więc ja będę lobbować w tej sprawie, jeżeli tylko się dowiem, że ktoś gdzieś szuka, to powiem, czy pomyślałaś kiedyś o Arturze Żmijewskim. Mam nadzieję, że padnie odpowiedź tak i pojawi się propozycja. Absolutnie, fantastyczna propozycja.